Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? W dzisiejszym odcinku naszego cyklu zamierzamy pokazać zestaw materiałów filmowych opowiadających o tym, jak nielegalnie świętowano w stanie wojennym i po jego zakończeniu obchody rocznicy powstania Solidarności, a konkretnie 31 sierpnia, który dołączył do panteonu polskich rocznic narodowych w związku z podpisaniem porozumień sierpniowych. Jak to wyglądało i dlaczego komuś to tak bardzo zwalcza? Było to bardzo burzliwie, zależy oczywiście od rejonu kraju, natomiast powiedzmy sobie od początku, że 28 lipca tymczasowa komisja koordynacyjna, która zawiadywała, można powiedzieć, pod ziemiem w czasie nieobecności Lecha Wałęsy. To w tym 28 lipca 1982 roku, tak, w czasie, kiedy Lech Wałęsa był internowany, jakby zaordynowała, że w rocznicę podpisania porozumień, zarówno 30, czy ale głównie 31 sierpnia, odbędą się duże manifestacje. Było to spowodowane tym, że jakby Solidarność Podziemna czuła, że władze jakby przejęły rząd dusz, przejęły jakby całość społeczeństwa, spacyfikowała to społeczeństwo, trzeba się było policzyć, trzeba było wiedzieć, jaką mamy siłę, tym bardziej, że wcześniejsze akcje manifestacyjne, chociażby w maju 82 roku, czy czerwcu 82 roku, pokazywało, że pomimo, że były one bardzo gwałtowne, to brała w nich udział coraz mniejsza ilość osób, a represje, które spadały na te osoby, były bardzo dotkliwe. To były wyrzucenia z pracy, to były internowania, to były również represje uderzające w rodziny tych, którzy brali udział i byli zatrzymywani czy aresztowani w tym czasie. W innych przypadkach również, powiedzmy, zmuszanie do emigracji. Również tak, oczywiście zmuszanie również do emigracji. W związku z tym należało się policzyć i zdecydować, co dalej. Czy to będzie przybierze formę bardziej gwałtownych akcji protestacyjnych zmierzających ku strajkowi powszechnemu czy strajkowi generalnemu, czy też będzie trzeba szukać innych dróg, a tą inną drogą było tak zwany długi marsz do wolności. I rzeczywiście na 31 sierpnia wyznaczono, można powiedzieć, trochę po wojskowemu koncentrację tych działań. Do największych manifestacji 31 sierpnia doszło we Wrocławiu, w Nowej Hucie, w Gdańsku. Oczywiście manifestacje miały miejsce również w innych miejscach i lokalnie, można powiedzieć, były to bardzo duże wydarzenia, chociażby w Słupsku, czy w Koszalinie, czy w Gorzowie Wielkopolskim, zakończone praktycznie w każdym z tych miejsc tak samo. To znaczy, że brutalną pacyfikacją przez ZOMO, wspomagane przez oddziały wojskowe, oddziały elewów, chociażby ze szkoły policyjnej w Szczytnie czy w Słupsku. W 6 przypadkach niestety skończyły się one śmiercią. Najbardziej tragicznymi wydarzeniami był Lubin. 3 osoby śmiertelne. W Wrocławiu 1 osoba, w Gdańsku 1 osoba i w Kielcach 1 osoba, czyli 6 osób, które zostały zastrzelone, zamordowane przez milicjantów. Nie dysponujemy co prawda zapisem filmowym zdarzeń, jakie miały miejsce w Lubinie. Dysponujemy poszczególnymi klatkami z najbardziej znanym zdjęciem wynoszenia jednej z ofiar strzelaniny w Lubinie. Natomiast co możemy powiedzieć o przebiegu tego najbardziej tragicznego wypadku, jednego z najbardziej tragicznych w stanie wojennym? Kim były ofiary, kim byli sprawcy, jak to przebiegało? Zbrodnia lubińska, rzeczywiście najbardziej tragiczna, najbardziej znane zdjęcia Krzysztofa Raczkowiaka, który miał ten refleks, można powiedzieć, i uwiecznił na zdjęciach, które później zostały przemycone zresztą za granicę i się ukazały w latach 80. jeszcze za granicą. A autor przez wiele lat musiał dochodzić swoich praw, że jest autorem tych zdjęć.
Musimy powiedzieć sobie jakby o nastrojach w Lubinie. Musimy pamiętać o tym, że Lubin to specyficzne miejsce, to jedno z centrów opozycji, oporu społecznego, jedno z najsilniejszych nawet w skali kraju, gdzie 15 grudnia 1981 roku po raz pierwszy milicja użyła broni wobec górników, którzy byli pacyfikowani w Zagłębiu Górniczym Rudna. Jeszcze przed strzałami, które padły na manifestie lipcowym, tak, i wujku. Tak, dokładnie tak. To także bardzo silne struktury Solidarności, które zostały odrodzone wśród Górniczej Solidarności na tym terenie. To również miejsce, gdzie 13 lutego 1982 roku znaleziono bombę na stacji CPN w Lubinie, która nie wybuchła co prawda, natomiast no, spowodowała coraz większe napięcie w całym mieście, tym bardziej, że do sierpnia 1982 roku jeszcze kilka ładunków wybuchowych na terenie Lubina i okolic znaleziono, co powodowało narastający też strach wśród władz, wśród miejscowego aparatu przemocy, bo nie wiadomo, ponieważ bomby, które znaleziono, nie wybuchły co prawda, ale mogły wybuchnąć, że były gotowe do odpalenia. W związku z tym Górnicza Solidarność pokazywała nie dość, że istnieje i żyje, to jeszcze będzie się bronić. Jak wyglądał przebieg tych wypadków lublińskich? Zaczęło się od, tak jak wzywała zresztą, taka od spokojnej manifestacji, która w pewnym momencie z winy zamachów zamieniła się tak naprawdę w polowanie na bezbronnych manifestantów. Doszło do praktycznie upolowania na ludzi. Mianowicie milicjanci zamowcy jeździli w odkrytych nyskach milicyjnych i strzelali po prostu do ludzi jak do kaczek. Michał Adamowicz, o którym pan wspomniał, czyli ten, którego tych czterech mężczyzn niesie na słynnym zdjęciu Krzysztofa Raczkowiaka, miał postrzały z tyłu. Czyli uciekał, strzelano do uciekających. Mieczysław Poźniak zginął na przystanku autobusowym, w którym czekał na autobus, który miał go zawieźć po pracy do domu. Andrzej Trajkowski zginął również w podobny sposób. To są te trzy ofiary śmiertelne lubińskiej zbrodni. Było tam jeszcze kilkadziesiąt osób, które zostało postrzelone w różnych miejscach i ranne w wyniku innych zdarzeń. Faktem jest, że milicjanci w Lubinie działali jak w amoku. Nieważne było kto, gdzie strzelano po oknach, strzelano po kamienicach, kule odbijały się rykoszetem i raniły ludzi, którzy uciekali po nogach, po różnych częściach ciała. To rzeczywiście było dość przerażające. Oczywiście to wszystko ukrywano, niektórzy z nich w ogóle nigdy nie zgłosili się do szpitala, więc też policzenie tych wszystkich rannych, którzy odnieśli w tym obrażenia, było dosyć trudne. I od razu po tym, co się stało w Lubinie, doszło do na dużą skalę zacierania śladów. Broń, którą strzelano do ludzi, natychmiast wysłano za granicę. Znikały jakby z ksiąg informacje o tym, że takowa broń została w ogóle wydana z magazynu, że została w ogóle użyta. Milicjanci oczywiście byli szkoleni, w jaki sposób mają składać zeznania, co mają zeznawać. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko prowadziło do tego, żeby ukryć również rozkazy, które wydano do pacyfikacji tego miasta. A 31 sierpnia 82 to nie były ostatnie demonstracje w stanie wojennym skierowane przeciwko władzy, gdzie były najsilniejsze ośrodki oporu, parę z nich żeśmy wymienili. Jacy byli tam liderzy? Wrocław był między innymi tak silnym ośrodkiem oporu, ponieważ dysponował dość sporą gotówką wyniesioną tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego przez Józefa Piniora i ukrywającym się przywódcą Solidarności, jakim był Władysław Frasyniuk. To prawda, natomiast Wrocław był również silny, dlatego że miał Solidarność walczącą, której sympatycy
sympatycy, to byli ludzie dość młodzi i w związku z tym dość rzutcy i którzy angażowali się również w te manifestacje, którzy zresztą brali na siebie ciężar produkcji bibuły, którzy również organizowali sprawnie działające radio Solidarność Walczącej, co powodowało, że to, ta wymiana informacji była bardzo dobra. Proszę również pamiętać, że Wrocław i Solidarność Walcząca dysponowała własnym kontrwywiadem, który podsłuchiwał esbeckie i milicyjne radiostacje, co powodowało, że miało również informacje wyprzedzające, pozwalające im na wykonywanie również no, rzeczy, wyprzedzanie po prostu esbeków. No bo kto wie, że też dysponowali jeszcze jedną bronią, jaką było poczucie humoru, bo ja jako ówczesny mieszkaniec Wrocławia, zresztą poprzednio mieszkałem w Lubinie, doskonale pamiętam tamte czasy, pamiętam jak milicja rozpaczliwie usiłowała znaleźć nadajnik Radia Solidarność, miała pelengatory, no i wszystko wskazywało, nie wiem czy pan wie, że nadajnik się znajduje w szkole, w której stacjonowało ZOMO. To było niedaleko ulicy Sudeckiej, przylegało to do cmentarza żydowskiego, po prostu nadajnik nie był ukryty w szkole ZOMO, tylko w jednym z grobowców na poddaszu. Tam były takie okazałe i są do dzisiaj okazałe grobowce żydowskie na cmentarzu żydowskim, więc tego typu działalność tam istniała i rzeczywiście z Wrocławia doskonale pamiętam, że ten przebieg manifestacji był o wiele bardziej burzliwy niż późniejsze demonstracje, które miałem okazję oglądać na własne oczy w Warszawie. Tam mamy do czynienia jeszcze z jednym, można powiedzieć, no takim jakby no, rozpoznawalnym zdjęciem, jeżeli mówimy o Lubinie, tak 82, i zdjęciem Krzysztofa Raczkowiaka, rannego Michała Adamowicza, którego nieśli ci czterej panowie. No to zdjęcie z Wrocławia z manifestacji 82, sierpień 82, to jest słynne zdjęcie ze starym Jarosławem Hykiem, którego przyjeżdża ciężarówka, która obiegła cały świat. Tak, on na szczęście przeżył. Tak, przeżył cudem, można powiedzieć. Nawet niewielkie, zdaje się, obrażenia, draśnięcia odniósł, ponieważ no, star był dość wysoki, więc trafił pod niego. Natomiast zresztą jeśli chodzi o dalsze manifestacje, to Wrocław był tutaj rzeczywiście jednym z najsilniejszych ośrodków, nawet mówiono o nim jako twierdza Wrocław, bo następna manifestacja... Co było nawiązaniem do niemieckiego festu Breslau. Tak, dokładnie. Natomiast następna wielka manifestacja to jest 7 września, czyli pogrzeb Kazimierza Michalczyka. Mimo że podsłuchiwany, obserwowany przez służby bezpieczeństwa i zabezpieczany między innymi prewencyjnymi aresztowaniami, zatrzymaniami wielu działaczy czy członków i sympatyków zarówno Solidarności Podziemnej, a także Solidarności Walczącej, to przerodził się w wielką manifestację i wielką kolejną zadymę. Następny to jest listopad 82, kiedy w rocznicę rejestracji związku. Natomiast oczywiście Gdańsk to taka druga, można powiedzieć, twierdza Solidarności, gdzie dochodziło również do godzinnych starć z milicją. Tutaj, co ciekawe, bardzo często prym wiedli kibice Lechii Gdańsk, którzy rzeczywiście nie tylko ulicę, ale także stadion Lechii Gdańsk wykorzystywali do walki z komuną. Tak, to był jeden z najbardziej chyba bojowych klubów sportowych w Polsce, który wychował wielu opozycjonistów, którzy chodzili na mecze Lechii, nie tylko by czerpać czystą przyjemność z futbolu, ale rozwijali również transparenty, nie tylko zresztą na meczach Lechii, ale również na meczach międzypaństwowych, również tymi, które się działy poza granicami Polski. Tak, ale to tak samo kibice Śląska Wrocław wykorzystywali, ponieważ oba kluby łączyła, zresztą łączy do dzisiaj przyjaźń, jakby można powiedzieć, zostało to przekopiowane na grunt wrocławski przy okazji chociażby meczów z Dynamem Moskwa, gdzie też są plany zabezpieczenia tego meczu przez ZOMO i SB i po tym meczu również doszło do zadymy. Zresztą władze wydały specjalną ulotkę wzywającą sympatyków wrocławskiej drużyny do tego, żeby no, starali się zachować spokój i nie zakłócać tego meczu, żeby sport pozostał tylko sportem, co się władzom nie udało. Więc takich, można powiedzieć, sportowo-politycznych akcentów, jeśli chodzi o te dwa kluby, rzeczywiście najsilniejsze chyba, jeśli chodzi o manifestowanie swojej niezależności i poparcia dla podziemnych władz Solidarności, było zdecydowanie więcej. A wróćmy jeszcze na chwilę do sprawy lubińskiej. Wspomnieliśmy, że prowadzone było postępowanie po wypadkach lubińskich, a ono oczywiście nie przyniosło znaczących rezultatów. Czy doszło do ukarania sprawców zbrodni lubińskiej i czy ona miała swoich rozkazodawców w Warszawie, czy to była raczej lokalna inicjatywa?
No więc powiedzmy tak, rzeczywiście początkowo śledztwo było prowadzone, nawet prokurator, który prowadził, starał się dotrzeć do prawdy, czy starał się po prostu no, wyjaśnić przynajmniej jakieś okoliczności sprawy, natomiast dość szybko został odsunięty od tego śledztwa i to śledztwo zostało bardzo szybko zakończone i utrącone z braku dowodów po prostu, ponieważ uznano, że nie ma no, jakby dowodów, nie można znaleźć sprawców, tych, którzy oddali strzały. Już nie mówiąc o tych ludziach, którzy wydali. Rzeczywiście po 1989 roku kończyło się kilka procesów. Na początku, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, zakończonych umorzeniem. Natomiast w latach 2000, chyba 2016, doszło do kilku skazań, w tym komendanta w Lubinie. Były to kary w zawieszeniu. Natomiast nigdy no, nie skazano bezpośrednio ani osób, które oddawały strzały i które odpowiadały za śmierć tych trzech osób, ale także nie skazano tych, którzy wydawali rozkazy. Tutaj głównie chodzi o ówczesnego szefa WSW w Legnicy, czyli generała Marka Ochockiego, a także Jana Maja i kilku innych wysoko postawionych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy, no, którzy musieli wiedzieć, tak, którzy dysponowali tymi siłami, którzy wydawali rozkazy i którzy powinni brać odpowiedzialność za to, co się stało. Czy była to prowokacja? Oczywiście trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, o czym powiedziałem na początku, o pewnej atmosferze, która panowała w tym mieście. Z jednej strony mamy górniczą solidarność, gotową na wszystko, duża ilość materiałów wybuchowych, która była w rękach górników. Jak wynika chociażby z akt zgromadzonych w toku operacji Podmuch, czyli rozpracowania lubińskich bombiarzy, wyniesienie materiałów wybuchowych, trotylu chociażby z kopalni było stosunkowo łatwe. I jakby zamelinowanie czy ukrycie go na terenie miasta czy w domach poszczególnych działaczy górniczej Solidarności, a z drugiej strony mamy aparat władzy, no, który odczuwa jednak strach i który chce pokazać swoją siłę. Zresztą jakby zbrodnia lubińska stanowiła później eskalację do działań lubińskich bombiarzy, bo przypomnę, za chwilę wybuchnie stołówka. Stołówka w Lubinie wyleci w powietrze, gdzie stacjonowała śmiało Ormo i Romo. A potem próbowano podpalić czy wysadzić w powietrze Komitet Wojewódzki PZPR w Legnicy. Do wybuchu kasyna w Polkowicach nie doszło, tylko ze względu na wadliwe urządzenie zapalające, także, a oprócz tego podpalano również mieszkania osób, które uznawano za zdrajców, które uznawano za przychylnych władzy, chociażby członków ORMO. Więc ta atmosfera strachu i tego zwarcia obu sił akurat w tym mieście była bardzo duża. A jak wyglądały demonstracje w rocznicę sierpnia w następnych latach? Bo w 1982 rzeczywiście można powiedzieć, że Solidarność Podziemna się w jakiś sposób policzyła. Ta skala tych demonstracji była dość duża jak na skalę represji. Ale zauważmy, że przez TKK chociażby oceniono jako niestety no, słaba. Nie byli do końca działacze TKK zadowoleni z tego, jaka ilość ludzi wyszła na ulicę. Chociażby w Warszawie liczono, że wyszło około 15 tysięcy, a Zbigniew Bujak spodziewał się, że może ich wyjść około 100-150 tysięcy. Więc skala była dużo mniejsza niż się działacze spodziewali. W związku z tym nie było mowy chociażby o strajku powszechnym czy strajku generalnym. Tutaj jakby skala tych manifestacji, a równocześnie represji, które spadła na szczególnie lokalnych i regionalnych działaczy Solidarności w mniejszych miejscowościach, gdzie było ich łatwiej zidentyfikować i policzyć, prawda, spowodowała, że jednak ta koncepcja długiego marszu przeważyła. I tutaj trzeba powiedzieć, że następne lata, następne obchody rocznicy sierpnia 80, tak, podpisania porozumień są, jeśli chodzi o skalę, znacznie mniejsze. To już nigdy nie powtórzył się 82 rok. Czy można powiedzieć, że ta skala represji, no strzelanie do ludzi jak do kaczek w Lubinie, złamało w jakimś sensie opór społeczny?
może inaczej, zmieniła jego charakterystykę i zmieniła jego kierunek. To znaczy uznano, że wyjście na ulicę więcej przynosi szkody niż pożytku. To znaczy się za dużo jest represji spadających na, oprócz oczywiście ofiar śmiertelnych i utraty życia w każdym momencie, to do tego dochodziło właśnie jeszcze i aresztowanie tych ludzi. Represje to spadały nie tylko na nich, ale także na rodziny. W związku z tym uznano, że trzeba zmienić metody walki z władzą. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na pokaz materiałów filmowych dotyczących wypadków, jakie miały miejsce 31 sierpnia, przede wszystkim roku 82, ale również z lat późniejszych. Serdecznie zapraszam. Wystąpiły z ostrzeżeniem, że mimo pewnego złagodzenia obecnych rygorów stanu wojennego, wszelkie nieoficjalne zgromadzenia, pochody, wiece i manifestacje pozostają sprzeczne z przepisami. Korespondenci zachodni przypominają w związku z tym, że koła Solidarności planują na jutro z okazji święta Konstytucji 3 maja zgromadzenie przed katedrą świętego Jana. Korespondenci przekazują informację z kół Solidarności, według których mieszkańcy stolicy mają zebrać się w poniedziałek przed katedrą świętego Jana dla uczczenia święta Konstytucji 3 maja. Takie ulotki odbite na powielaczu lub przepisane na maszynowej przebitce podrzucano na klatkach schodowych i ulicach. W jednej z nich czytamy: członkowie Solidarności, Polacy, w dniu dzisiejszym przypada kolejna rocznica Konstytucji 3 maja. Z okazji tej wzywamy wszystkich na spotkanie. W dniu dzisiejszym o godzinie 16 pod katedrą świętego Jana na ulicy Świętojańskiej. Weźmy ze sobą na spotkanie znaczki związku lub znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej, sztandary i transparenty. Jezus Maria! Skurwysyny! Cicho, bo ja bym tu nawet czuję. Thank you.
Wszystko! Pogotowie ratunkowe miasta stołecznego Warszawy udzieliło pomocy 42 pacjentom, z czego 22 przewieziono do szpitali, a 20 udzielono pomocy ambulatoryjnej, po udzieleniu której pacjenci udali się do domów. Z tym, że przewiezienie do szpitali to jeszcze nie znaczy, że pacjent został w szpitalu, bo może być tak, że po krótkiej obserwacji czy przebadaniu jeszcze w szpitalu część z tych pacjentów dowiezionych do szpitali przez pogotowie ratunkowe została również odesłana do domu. Jakiego rodzaju były to obrażenia i czy były obrażenia ciężkie? Przeważnie były to stłuczenia oraz nieżyty spojówek, jeśli chodzi o pacjentów załatwionych ambulatoryjnie. Nie, 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 nie
Akurat naprzeciwko tego właśnie domu znalazła się ekipa telewizji BBC i akurat w porze, kiedy leciały ulotki. To chce niech nadal wierzy w przypadki. Krakowskie Przedmieście. Od wysokości Trębackiej kierunek dalej, plac zamkowy. Ruch jest autobusowy oraz taksówkowy wstrzymany. Proszę opuszczać rejon. Milicjanci przystąpić do energicznego legitymowania. Stosunku do pornych, stosunku do panów zatrzymywać. Jeszcze raz powtarzam i wszedłem. Nawołuję do rozsądku. Zrozumcie. Wzywam także młodzież. Nie dajcie się sprowokować.
Oh, my God.
tym momencie, kiedy zacząłem biec do tego autobusu. Autobus jechał niedużą szybkością i tak zachowywał się w ten sposób, że jakby był niekontrolowany w ogóle przez kierowcę, który go prowadził. Dojechał do budynku, uderzył kilka razy o ścianę budynku i tam się zatrzymał. Kilka razy uderzył, niedużą szybkością, ale odbijając się zderzakiem przed nim, cofnął się, dojechał do przodu i z powrotem, aż do pewnego momentu zatrzymał się, silnik zgasł. Dobiegłem do autobusu, szyby były wszystkie powybijane, zobaczyłem, że są drzwi zablokowane. Najpierw spuściłem powietrze z zaworu, który steruje drzwiami. Później patrzę, że jest założona listwa metalowa. Nieduży płaskownik na dole w drzwiach. Odblokowałem ten płaskownik, dobiegłem do kierowcy, do miejsca kierowcy. Kierowca był przechylony na prawą stronę, z głową zwieszoną. Miał lekkie takie drgawki występujące na całym ciele. I lewa strona była zakrwawiona poniżej łokcia. Ręki. Zauważyłem duży skrzep krwi pod lewym uchem, poniżej lewego ucha. No cóż, w międzyczasie grupa tych osób, które obrzuciły ten autobus, dobijała się jeszcze do autobusu, chcąc wyciągnąć kierowcę z autobusu. Przez zamknięte drzwi, ale wybite okna, próbowano i mnie też wyciągnąć za rękę. Na co dwóch mężczyzn, którzy stanęli w drzwiach, nie pozwalało. Zablokowali te drzwi, nie wpuszczali ich. No i gdzieś po upływie około 10 minut od momentu zajścia przybyła karetka reanimacyjna, którą został kierowca odwieziony do szpitala. I zaraz za moment nadjechały wozy, kolumna wozów milicji. Rozproszyły tą grupę, która znajdowała się wokół tego autobusu.